Do diabła z grami. Kanał Do diabła z grami jest wspierany przez sklep Electronic Dreams. Bogata oferta sklepu Electronic Dreams zaspokoi gusta największych maniaków gier wideo. Poza tytułami na konsole Sony, Microsoftu oraz Nintendo, znajdziecie tutaj całą masę gadżetów, figurek oraz gier w edycjach kolekcjonerskich. Zapraszam serdecznie na www.electronicdreams.pl. Nie ma tak, pyszna kawka w południe. Co wy robicie w moim mieszkaniu? I to jeszcze w takiej ilości. W takiej ilości, bo jest właśnie nas wszystkich 5000. Słuchajcie, chciałem wam na samym początku bardzo serdecznie podziękować za pierwsze 5000 subów na moim kanale. Idziemy razem po co najmniej 50, pamiętajcie o tym. Moi drodzy, koopa każdy lubi. Lubię go również ja, lubisz go ty, lubi twój chłopak, albo lubi go twoja dziewczyna, twoja mama, babcia, żona, ktokolwiek. Prawda, kochanie? Pogramy w coś razem? Nie! No tak, no może moja żona do końca nie lubi, słuchajcie, no ale skoro moja żona nie lubi koopa, no to przynajmniej o koopie sobie dzisiaj porozmawiam z wami. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału, dawania kciuka w górę, a także pukania w dzwonek. No i co? Siadaj babo, siadaj chłopie, dzisiaj porozmawiamy sobie o koopie. Moi drodzy, przygotowałem dla was 20 tytułów, to, że któryś tu ma pierwsze miejsce, a któryś ma na przykład 16, to wcale nie znaczy, że jest u niego gorszy. To nie jest lista, która, że tak powiem, idzie, nie wiem, malejąco, rosnąco, tylko jest to po prostu 20 tytułów, które uważam, że są idealne do koop. W większości wyszły na Nintendo Switch, z czego też jest tutaj jedna mała perełka, która nie wyszła na Nintendo Switch, ale o tym wam zaraz opowiem. Dobra, słuchajcie, żeby nie wyjadę za bardzo w bawełnę, no bo tytułów jest naprawdę masa. Lecimy z pierwszą grą, czyli Cuphead. Słuchajcie, w momencie, w którym użyłem po raz pierwszy Cupheada na Xboxie, totalnie odpadłem i czekałem na premierę na Nintendo Switch. I przyznam się z wami szczerze, że to była jedna z moich pierwszych gier, które kupiłem z Nintendo eShopu. Chyba to był w ogóle mój trzeci tytuł na Switchu w ogóle. No ale Cuphead to rysowana strzelaninka, słuchajcie, gra, która bardziej przypomina jeden wielki boss rush, ponieważ 95% leveli to tak naprawdę tylko i wyłącznie walki z bossami. W tytule wcielamy się w właśnie tytułowego Cupheada oraz jego brata Magmana. Są to dwaj kubeczkowi bracia, którzy przegrali swoje dusze w chyba karty, z tego co pamiętam, z diabłem. No i teraz diabeł, żeby oni mogli odzyskać te swoje dusze, wynajął ich jako takich, wiecie, diabelskich windykatorów, którzy teraz wypełniają kontrakty diabła i mają skasować pewną ilość pewnych, że tak powiem, przeciwników. Słuchajcie, totalnie hardkorowy poziom trudności, naprawdę ostatni poziom w grze, czyli kasyno. Dla mnie to był jeden z najtrudniejszych leveli ever, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Naprawdę świetny gameplay, na maksa wciągający tytuł, pomimo tego, że co chwila w nim giniemy, co chwila będziemy tracili kolejne życia i po prostu odpadali jak kaczki, sprawia, że mamy non-stop ochotę wracać po więcej. To jest, wiecie, ten geniusz gry w Dark Soulsie, który sprawia, że na przykład giniemy, nie wiem, 10 razy, ale potem próbujemy kolejne 10 i nie mamy z tym żadnego problemu. Gra po prostu nie powoduje w nas żadnej frustracji, tylko raczej motywuje nas do tego, żeby stawać się w nią jeszcze lepszym. Ja skończyłem, ale nie na hardzie, słuchajcie, bo po przejściu gry, z tego co pamiętam, odblokowuje się super ultra hard mode. Nie udało mi się, ale może wam się uda, w szczególności z kimś w koop. Bardzo gorąco polecam, Cuphead to jeden z najlepszych tytułów, moim zdaniem, chyba w ogóle tej generacji, naprawdę jest totalnie genialny. Okej, drugą grą, którą mam dla was, jest Streets of Rage 4. Jeżeli będziecie chcieli uzyskać o niej więcej informacji, to sprawdźcie moją recenzję, ja wam w skrócie powiem tak. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Streets of Rage 4, no to nie podobała mi się. Uważałem, że styl graficzny tej gry w ogóle do niej nie pasuje. Jednak, myliłem się naprawdę na maksa. Gra wygląda po pierwsze świetnie, po drugie ma bardzo prosty, ale genialny w swoich założeniach gameplay. No jeżeli coś jest dobre i działa od lat, no to bez sensu jest to zmieniać, tak? Do wyboru na początku mamy bodajże 4 postaci, z czego później dochodzi ich więcej. Powracają postacie, które mają skiny ze starych tytułów, ze Streets of Rage 1, Streets of Rage 2, trójki i tak dalej. Mamy naprawdę całą masę kontentu w tej grze. Słuchajcie, mamy trip story, mamy boss rush, mamy story w koopie maksymalnie do 4 graczy, które jest totalnie rewelacyjne. Możemy także walczyć ze sobą w takich starciach 1-1, nie? Nie wiem, jak to nazwać. Deathmatch? Nie, nie deathmatch. Wiecie, jak w bijatyce, nie? W taki sposób to działa. Generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem obecnie Streets of Rage 4 jest bezapelacyjnie najlepszym beat'em upem, który jest dostępny na rynku i jedną z najlepszych gier, w które możesz zagrać sobie z koleżanką. Tak jest, okej, okay, dobra, słuchajcie, tu mam taką kartkę, jestem oldschoolowcem, wspomagam się kartką. Kolejnym tytułem jest Overcooked i nieważne, czy to będzie jedynka, czy dwójka, czyli bardzo lubiane przez moją żonę tak zwane cebulki. Słuchajcie, w Overcooked wcielamy się w rolę kucharza, którego zadaniem jest przygotowywać potrawy
i je wydawać, że tak powiem, do okienka. Okej, gra jest generalnie totalnie genialna w swoim założeniu. Jeżeli na przykład gramy we dwójkę, no to możemy super dzielić się niektórymi rolami. Przykładowo jeden gra, na przykład, nie wiem, zmywa gary, drugi kroi, trzeci, nie wiem, gotuje. Naprawdę jest to ekstra. Możemy grać, słuchajcie, w kopie, możemy grać przeciwko sobie, podrzucając świnie innym kucharzom, wrzucając jakiś syf do innych kuchni. Naprawdę gra jest po pierwsze mega humorystyczna, ma świetną grafikę, bardzo dobrą oprawę dźwiękową również, no i wciąga jak diabli. Szczerze mówiąc, z dawno się nie uśmiałem tak mocno jak podczas grania w Overcooked, tak więc Wam bardzo serdecznie polecam. I z tego co pamiętam, to chyba na Nintendo Switch wyszła taka takie wydanie pudełkowe zbiorcze, w którym mamy Overcooked, ja powiedz Cuphead, mamy Overcooked 1 i 2 wraz ze wszystkimi DLC-kami. Gorąco polecam, jeden z najlepszych multiplayerów ever. Ja też polecam! Dokładnie tak. Słuchajcie moi drodzy, kolejnym tytułem jest właśnie ten rodzynek, o którym wspominałem Wam na początku, czyli A Way Out. A Way Out, z tego co wiem, to ukazało się chyba tylko na PlayStation 4. Jeżeli też wyszło na Xboxa, no to nie wiem, strzelcie mnie w łeb, napiszcie to w komentarzu, a ja wtedy się pokajam. Ale tak, A Way Out jest jedną z nielicznych gier koopowych, w których mamy taki story mode z prawdziwego zdarzenia, wiecie o co chodzi? W grze wcielamy się w dwóch skazańców, z czego jeden niedawno dostaje się do więzienia, drugi jest już, że tak powiem, nie wiem, zatwardziałym kryminalistą i obaj opracowują plan ucieczki, dzięki któremu mają się z tego więzienia wydostać. Nie będę tutaj się zagłębiał, słuchajcie, w fabułę, ale każdy z nich oczywiście ma powód. Wiadomo, że obaj są niewinni, trafili do więzienia za nic, tak jak chyba wszyscy w tych czasach. No, ale generalnie rzecz biorąc, tytuł można kończyć tylko, przychodzić tylko i wyłącznie na split screeny. W ogóle tutaj nie ma żadnego single player, co moim zdaniem jest dość ciekawym rozwiązaniem, aczkolwiek trochę męczącym, ponieważ jeżeli nie mamy na przykład partnera lub partnerki do tej gry, no to sorry, ale nie przejdziemy jej wcale, nie? Chyba że online, ale granie w to online z osobą, z którą nie możemy się na przykład komunikować, albo której nie znamy dobrze, też trochę się mija z celem moim zdaniem. Ja próbowałem, no i nic tutaj nie zastąpi koopowego, że tak powiem, grania w ten tytuł. No dobra, ale tak jak mówiłem, Way Out to gra o ucieczce z więzienia. Tytuł ma naprawdę przegenialne, słuchajcie, patenty. Jedne z najlepszych, moim zdaniem, jakie w ogóle są w grach koopowych. Naprawdę są motywy, że na przykład jeden z Was będzie musiał nasłuchiwać i wpatrywać strażnika, a drugi będzie skrobał łyżeczką tunel, nie? Naprawdę tytuł posiada całą masę przeróżnych, zajebistych bajerów, bardzo fajnych, oskryptowanych, co prawda, scen, które na przykład mi się kojarzyły z Uncharted, moi drodzy. Tak więc, jeżeli kiedykolwiek byście chcieli skończyć sobie naprawdę bardzo dobrą grę z bardzo dobrym trybem story, w którą możecie skończyć we dwójkę, no to Way Out jest bezapelacyjnie tytułem absolutnie genialnym i jednym z najlepszych koopowych tytułów, jakie grałem kiedykolwiek. Kawy łyk i będzie cyk. Okej, moi drodzy, kolejna gra. Resident Evil 5. Powiem Wam tak, ostatnio kupiłem sobie Resident Evil Triple Collection i kiedy ogrywałem Residenta, w sensie kiedy na początku myślałem o tych trzech tytułach, czyli Residencie 4, 5 i 6, które się znajdują w tym Triple Collection, to zastanawiałem się, dlaczego ja praktycznie w ogóle nie pamiętam Residenta 5, słuchajcie, nie? Pamiętam, że czwórka była genialna, szóstka mnie strasznie wkurzała wieloma mechanikami, ale kiedyś Wam o tym opowiem w recenzji. No a piąteczka niestety jakoś tak przeszła kompletnie mi przez echa, chociaż pamiętam, że kończyłem ją na Xboxie 360. No i nie pamiętam jej dlatego, ponieważ Resident jest taki, no, po prostu jest okej, nie? Ale jako gra multiplayerowa, jako gra koopowa jest rewelacyjny, słuchajcie. Wcielamy się w postać Chrisa Redfielda bodajże, razem z jego partnerką Ściwą. I lecimy do Afryki po to, żeby zwalczać tajemniczego wirusa, który przeobraża naszych tutaj kochanych murzynków, chociaż podobno murzynek to jest słowo zakazane już teraz, w krwiożercze mutanty i tak dalej, zombie. Generalnie rzecz biorąc, powiem Wam tak, Resident Evil 5 stoi trochę w rozkroku między czwórką a szóstką, ponieważ momentami stara się jeszcze być horrorem, a innymi momentami, słuchajcie, chciałby być grą akcji, co mu wychodzi, aczkolwiek no to sterowanie, wiecie, tam nie możemy chodzić podczas strzelania i tak dalej, to trochę boli, ale powiem Wam tak, generalnie rzecz biorąc, walki z hordami nieumarłych, czy tych gości z Las Plagas, wiecie, tych wściekłych zombie, pokonywanie wielkich bossów we dwójkę to jest naprawdę totalna rewelacja i tytuł zyskuje kilka oczek w momencie, w którym gramy w nim z partnerką lub partnerem na podzielonym ekranie. Naprawdę Resident Evil 5, chociaż Residentem nie jest w ogóle najlepszym, jest dobrą grą akcji i tylko tyle, to grą koopową jest naprawdę wyśmienitą i bardzo serdecznie Wam polecam. Jeżeli macie w chacie, kończcie ten tytuł koniecznie. Okej, kolejną grą, o której Wam opowiem, jest Contra Anniversary. Możecie sobie znaleźć recenzję tego tytułu na moim kanale, więc będę walił w skrócie. Słuchajcie, Contra Anniversary zawiera 10 gier z
gatunku kontra, z gatunku run and gun, w których tylko w dwóch nie będziecie mogli grać sobie w koopie, tak więc macie tutaj kontrę jedynkę, dwójkę, trójkę, słuchajcie, które, no ten plus ich wersje, które wyszły na automatach, totalnie rewelacyjne kontra Hard Corps, który moim zdaniem jest jedną z najlepszych strzelań ever. Słuchajcie, uważam, że kontra Anniversary, a w szczególności kontra Hard Corps, to jedna z najlepszych części kontry i jedna z najlepszych strzelań w ogóle ever. No i teraz pomyślcie, macie tutaj 8 różnych tytułów, z czego w każdy z nich możecie pykać sobie we dwójkę, więc dla mnie totalna rewelacja, jeżeli chodzi o gry typu Run and Gun, no to jest to absolutna czołówka, totalny klasyk, który trzeba po prostu znać, no i można go także ukończyć we dwójkę, tak? Kolejna gra, słuchajcie, czyli Blazing Chrome! Musiałem, klimat lat 80. z tego tytułu wylewa się dosłownie strumieniami, jeżeli kontra Alien Wars i kontra Hard Corps miały mieć kiedyś, nie wiem, godnego następcę, tak? Byłby to bezapelacyjnie Blazing Chrome. Słuchajcie, Blazing Chrome to gra, która jest stylizowana na 16-bitowe shoot'em mapy, które możecie znać na przykład z Sega Mega Drive, z Sega Genesis. Graficznie to wygląda moim zdaniem identycznie, plus zawiera także parę takich dodatkowych smaczków, których wtedy by się nie dało osiągnąć. W grze wcielamy się w cycatą blondynę z gumą do rzucia, a także w jej partnera, czyli robota, który został przeprogramowany po to, żeby kasować inne roboty. Szykujcie się na bardzo wysoki poziom trudności. Chyba 7 bardzo fajnych leveli. Na końcu każdego z nich macie mega kozackiego bossa. No i na świetnego kompa, słuchajcie. Po przejściu gry możecie sobie odblokować 3 dodatkowe postaci. Będzie to ninja i babeczka z metalowymi pięściami. Gra jest naprawdę mega zajebista i mega trudna. Pamiętajcie o tym i liczę na to, że w koopie uda wam się przejść bez większego szwanku. Okej, kolejny na mojej liście jest Yoshi Crafted World. Powiem wam tak, Yoshi to generalnie jedna z moich ulubionych platformówek 2D, no a tutaj Nintendo naprawdę dało totalnego ognia. Całą grę możemy przychodzić w koopie. Słuchajcie, w grze, tak jak tytuł wskazuje, wcielamy się w Yoshiego, tym razem trafia on do świata z kartonu. Wszystko wygląda jak powycinane przez małe dziecko i powyklejane. Naprawdę totalna rewelacja. Przychodząc z poziomu czułem się, jakbym był na lekcji plastyki co najmniej 25 lat temu, jestem starym dziadem. No, każdy z poziomów możecie także przejść w rewersie, czyli powiedzmy przychodzimy planszę, w której idziemy prawo, w której idziemy w prawo, możemy ją obrócić później i tak naprawdę mamy kolejny level, tak, z dodatkowymi questami. W ogóle cała gra jest wypełniona oceanem kontentu. Po ukończeniu tytułu mamy dodatkowe światy, właśnie te rewersy, które są tak naprawdę nowymi poziomami. Bardzo ciekawych bossów, piękną, słuchajcie, grafikę, no i bardzo niski poziom trudności, tak więc jeżeli macie dzieciaki, na przykład rodzeństwo, no to dla dzieci będzie to idealny tytuł do przychodzenia we dwójkę. Naprawdę koop daje radę, słuchajcie, jeden Yoshi może nieść drugiego na pleckach. Fajne to jest, ja się bawiłem świetnie, grałem w to razem z żoną i myślę, że ona też bawiła się bardzo dobrze. Yoshi Crafted World, polecam wam na maksa. Okej, słuchajcie, kolejny tytuł to Diablo 3. Powiem wam tak, nie mam Diablo 3 na Nintendo Switch, bo wiem, że gdybym miał, to bym znowu przepadł, a ja w tej grze nabiłem tak, na PS3 w podstawową wersję miałem, nie wiem, 300 godzin, nie? Potem wyszedł dodatek, no to nabiłem kolejne 200, nie? Później kupiłem grę na PlayStation 4 i tam pojechałem po całości, bo grałem w tę grę kilka lat, no i mam tam też 400 godzin, czyli myślę, że spędziłem w tym tytule około 1000 godzin, więc nie będę kupował go ponownie na Nintendo Switch, ponieważ, no sorry, ale nie będę miał życia, nie? Ta gra ma coś w sobie takiego, że nie potrafi się po prostu od niej oderwać. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o hack and slash, to moim zdaniem jest to nadal czołówka, nadal numer jeden. Mi się bardziej podoba niż ten popularny slasher, jak on się tam nazywa. Cholera, wpadło mi teraz z głowy, ale wiecie, o jaką grę mi chodzi. Ona była przez bardzo długi czas jako Early Access na Steamie. Jeżeli chodzi o multiplayer, no to słuchajcie, no przechodzenie całej gry, która ma nie najgorszą fabułę, która ma kozackich bossów, która ma system rozwoju postaci we dwójkę na jednej kanapie, na jednym ekranie, baja, nie? I gwarantuję wam, że jeżeli kupicie sobie Diablo 3, jeżeli nie graliście i szukacie dobrego tytułu na koop, ta gra będzie po prostu idealna. Kolejnym tytułem jest Mother Russia Blitz. No i powiem wam tak, gdyby Streets of Rage 4 nie miał świetnego endgame'u, to Mother Russia Blitz byłby moim ulubionym beat'em up'em. Słuchajcie, totalnie wykręcony na maksa mroczny klimat, po prostu opary narkotyków, alkoholu i syfu aż wyzierają z naszego ekranu. Gra ma naprawdę bardzo mroczną pixelartową grafikę, totalnie depresyjną i dołującą fabułę, a także starcie z bossami, których nie idzie zapomnieć. Moim zdaniem bossowie w Mother Russia Blitz
Suma to chwilę najlepszymi bossami, jakich można w ogóle spotkać w jakiejkolwiek grze beat'em up. Możecie mnie za to, nie wiem, biczować, ale tak moim zdaniem po prostu jest. Oczywiście cały tytuł możemy sobie skoczyć w kopie. Jedynym jego minusem moim zdaniem jest brak jakiegoś ciekawego endgame. Tak naprawdę, czy nie mamy zbyt wiele do odblokowania, odblokowanie kolejnych dopałek dla postaci, no mnie osobiście nie kręciło, ale do tytułu wracam wielokrotnie, ponieważ naprawdę, jeżeli chodzi o rynek beat'em upu, jest to absolutna perełka i jestem naprawdę zdziwiony, że gra nigdy nie doczekała się sequela, bo na maksa niego zasługuje, tak? Dokładnie, więc to sprawdźcie. Okej, słuchajcie, kolejnym tytułem będzie Luigi Mansion 3. Totalnie genialna gra od Nintendo, była to pierwsza część Luigi Mansion, którą kiedykolwiek skończyłem. Tym razem nasz drogi Luigi udaje się do hotelu na wspaniałą tutaj wycieczkę ze swoimi przyjaciółmi, no ale standardowo jego przyjaciele zostają porwani przez złe duchy, no i musimy teraz za pomocą naszego odkurzacza i latarki owe duchy przepędzić i uwolnić tutaj naszych, że tak powiem, pobratyńców, tak? No dobra, ale mówię o Luigi, ma gdzie tu koop? Słuchajcie, nowym, że tak powiem, featurem naszego tutaj odkurzacza jest Guigi, czyli Luigi złożony z galarety, którym będzie mógł sterować drugi gracz, tak? Guigi może przechodzić przez kraty, może przeciskać się przez mega ciasne miejsca, ale ginie przy każdym zetknięciu z wodą. No, generalnie rzecz biorąc, przechodzenie Luigi Mansion w koopie jest naprawdę świetnym doświadczeniem. Wspólne walki z bossami, wspólne przechodzenie fabuły i penetrowanie tajemniczego mrocznego hotelu naprawdę robi robotę. Bardzo Wam mocno polecam ten tytuł. Luigi Mansion 3 wymiata moim zdaniem po całości. Okej, kolejnym tytułem jest Coffee Crisis, czyli Kawowy Kryzys. Słuchajcie, Kawowy Kryzys to totalnie szalona gra z gatunku beat'em up. Nie jest ona tak dobra jak Streets of Rage 4, ani jak Mother Russia Blitz. Ale jeżeli jesteście fanami gatunku i gier w koopie, no to powinniście na pewno po ten tytuł, moi drodzy, sobie sięgnąć. Słuchajcie, wcielamy się w dwójkę baristów, baristę i baristkę, która musi uratować Ziemię przed napadem, słuchajcie, złych kosmitów, którzy chcą zniszczyć honor ludzkości i kawy. Przygotujcie się na sporo leveli, na totalnie wykręconych przeciwników, w grze będziemy walczyli właśnie tak jak mówiłem z UFO, z dziadkami, którzy chodzą z balonikami, z balkonikami, z babciami na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo w grze pojawiają się znani youtuberzy, tacy jak Metal Jesus, czy tacy jak First Sinner. Ja Wam bardzo ten tytuł polecam, aczkolwiek najpierw sprawdźcie Streets of Rage 4 i Mother Russia Blitz. Dobra, kolejny będzie Darksiders Genesis, czyli prequel do Darksiders 1. Generalnie powiem wam tak, ja osobiście za Darksiders 1, ani 2, ani 3 nigdy nie przepadałem. Zawsze bardzo chciałem, żeby te gry mi się podobały, no ale nie wiem, jakoś nie mogły, nie? Nie byłem w stanie przejść ani 1, ani 2, ani 3, a tak jak mówiłem, stylistyka naprawdę na maksa nie pasuje, więc z pewną dozą, że tak powiem, niepewności podchodziłem do Darksiders Genesis, no ale nie zawiodłem się. Mamy tutaj grę Diablo podobną z systemem walki, który jest bardziej slasherowaty, bardziej taki, wiecie, godoborowaty, którą możemy przejść także całą w koopie. Bardzo fajna fabuła, naprawdę świetne starcia z bossami i genialny system walki sprawią, że tytuł wam dostarczy rozrywki na co najmniej, myślę, że 10-12 godzin. Ja bawiłem się świetnie, dajcie znać, jak wam się podobał. Okej, moi drodzy, kolejną grą będzie Rayman Legends, czyli jeden z najlepszych platformerów 2D, jakie kiedykolwiek powstały. Naprawdę mamy tam ogrom plansz. Jest to jedna z moich ulubionych gier w ogóle, w jakie grałem w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej. Tytuł skończyłem na PlayStation 3, na PlayStation 4, na Switcha nie mam, ale wiem, że jakbym miał, to pewno bym grał. Mamy tutaj oczywiście kanapowego koopa, w którym możemy przechodzić całą grę, maksymalnie do 4 graczy. I całą gamę, słuchajcie, totalnie pokręconych postaci, które możemy sobie wybrać, tak więc na nudę nie będzie co narzekać. Aha, i plansze muzyczne totalnie wymiatają, nie? Tyle wam powiem. Sprawdźcie koniecznie Rayman Legends. Jest to jeden z najlepszych platformerów, jakie powstały w ogóle, moim zdaniem. Okej, kolejną grą będzie Resident Evil 6, moi drodzy. Słuchajcie, no mówiłem wam, że piątka jest okej, że tak powiem, grą akcji, ale samym Rezydentem, no to już szóstka jest bardzo dobrą grą akcji, a bardzo złym Rezydentem. Tym razem mamy tutaj 3 kampanie. W jednym będziemy grali rodziną chyba Birkina, w drugim będziemy grali Leonem, a w trzecim będziemy grali Chrisem. Wszystkie te postaci mają tutaj swojego partnera, w którego może wcielić się drugi gracz. Gra jest absolutnie napakowana po prostu po sufit motywami z, nie wiem, z filmów typu Matrix, wiecie, Leon leci samolotem, wyskakuje, samolot spada, on leci, on wpada do wody, płynie, tam krokodyl, masakra, nie? W tej grze się dosłownie co 15 minut coś dzieje i ja w pewnym momencie, jak ogrywałem ten tytuł ponownie na Switchu, musiałem sobie robić po prostu przerwy przez przesyt
tego nagromadzenia, że tak powiem, w nim akcji, ale jako gra koopowa na bank się wam spodoba? No i nic, tylko próbować, tak? Resident Evil 6, słuchajcie, polecam. Okej, okay, kolejny tytuł, czyli Donkey Kong Tropical Freeze, Donkey Kong powraca. Jest to dla mnie również jak Yoshi Craft tytuł, ale chyba nawet bardziej mi się podobało to niż Yoshi. Bardzo dobry platformer 2D, no wiadomo, że Nintendo, słuchajcie, pod tym względem raczej nie zawodzi. Możemy całą grę ukończyć w koopie, mamy naprawdę bardzo zróżnicowane levele, całą masę znajdziek, bardzo fajnych bossów, świetną grafikę, naprawdę mega dobrą mechanikę sterowania naszym zbiornikiem. No a w momencie, w którym do rozgrywki dołącza się drugi gracz, to będzie wsiadał za sterami Diddy'ego Konga, tak więc Diddy Kong i Donkey Kong robią bong, bong, bong. Ale się nada. Nieważne, tak czy inaczej, bardzo serdecznie mam ten tytuł, polecam, gra jest naprawdę bardzo dobra i jest dość hardkorowa, więc tutaj ludzie o słabych nerwach powinni raczej sobie ją odpuścić. Kolejnym tytułem, który wam polecam do koopa, jest recenzowana przeze mnie w poprzednim filmiku, Nine Monkeys of Shaolin. Słuchajcie, 9 Małp Shaolin, generalnie z tego co widziałem, to zebrało bardzo mocno polaryzujące recenzje, tak, jedni uważają za krapa, ja do teraz uważam ją za naprawdę dobry beat'em up, za jeden z lepszych beat'em upów, które ukazały się w ostatnim czasie. Całą grę możemy przejść w koopie, to co wyróżnia ten tytuł, to na pewno bardzo zaawansowany i bardzo ciekawy, moim zdaniem, system walki, który bardziej przypomina mi slashery niż bardzo proste beat'em upiki. W grze wcielamy się w mnicha Shaolin, który przedtem był rybakiem i szuka zemsty na krzywdach, które spotkały jego oraz jego wioskę. Cała gra jest do skoczenia w koopie, a wam ją polecam, aczkolwiek jest ona nadal gorsza od Streets of Rage 4, o którym mówię na samym początku. Czyli pamiętajcie, Nine Monkeys of Shaolin jest to nie. Dobra, kolejna gra, moi drodzy, czyli Don't Starve Together. Totalnie bardonowski klimat. Zawsze byłem fanem marki Don't Starve. Pamiętam, że na PlayStation 4 ogrywałem sobie Don't Starve Together wraz z moją żoną. No i powiem tak, gra jest na maksa hardkorowa, jest naprawdę, słuchajcie, trudna. Niejednokrotnie musiałem się posługiwać Wikipedią, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi, co i do czego, po co. Ma kilka naprawdę świetnych postaci do wyboru. Ma styl graficzny, który moim zdaniem jest baja, nie? Naprawdę jest świetny. No i może on w całości przejść w koopie, tak więc nic, tylko brać i grać. Do tego jest jedno z lepszych chyba i takich bardziej popularnych marek, jeżeli chodzi o gry z gatunku survival, albo też survival, pamiętajcie. Dobra, kolejnym tytułem będzie Super Mario Bros. Deluxe U. Yeah! Super Mario Bros. Deluxe U, słuchajcie, bardzo fajna gra, generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem jest to jeden z gorszych Marianów, ale to, że jest to jeden z gorszych Marianów, to wcale nie oznacza, że jest to zły tytuł, tak? Bo jest gra generalnie bardzo dobrym platformerem 2D. Nie jest tak umysłowa jak Yoshi Crafted World, czy tak kozacka jak Donkey Kong Tropical Freeze, ale generalnie rzecz biorąc, to nadal bardzo dobry tytuł od Nintendo, który możemy przychodzić maksymalnie do 4 graczy, tak więc jeżeli nie graliście albo szukacie fajnego platformera dla 2 graczy, no to oczywiście nie skończyliście, ale skończyliście już Yoshi i Donkey Kong, no to Super Mario Bros. U polecam wam jak najbardziej. Tytuł jest okejos, takie 8 z minusem, tak? Polecam. Ostatnią grą będzie Victor Vran. No i teraz tak, tutaj wiem, że cała masa osób uważa ten tytuł również za krapa, no ale mi się on podobał, w miarę mi się podobał. Wcielamy się w Wiktora Vrana, łowcę wampirów, który udaje się do Transylwanii, czy tam, nie wiem jak ta kraina się nazywa w tej grze, ale wiadomo o co chodzi, walczymy z wampirami. Mamy, słuchajcie, questy, side questy, dużych bossów, nabijanie leveli, wybór klasy postaci, no i koopa, czyli możemy wyżynać hordy wampirów w dwójkę, tak? Gra nie jest tak dobra jak Diablo 3, ale jeżeli chodzi o gatunek slasherów, to tytuł naprawdę wymiata. Okej, słuchajcie, to by było na tyle, tak naprawdę wymieniłem te gry, które znam, które przyszedłem, które ogrywałem z wami. No i jeżeli coś się nie znalazło na tej liście, no to napiszcie mi w komentarzach, jaki tytuł waszym zdaniem powinien się jeszcze tutaj znaleźć. A ogólnie rzecz biorąc, cały ten filmik nagrałem, słuchajcie, na prośbę widza, ponieważ porzucił mi ten tytuł, że bardzo dobrym pomysłem byłoby zrobienie tutaj materiału o najlepszych grach na koop. Tak więc ja się z wami już teraz żegnam, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami! Nara!